Witam. Gra, którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to Stawka versus OKH. Jest to darmowa gra strategiczna na szczeblu operacyjnym, skupiona na działaniach na froncie wschodnim w czasie II wojny światowej. Jest to gra dość unikatowa i to nie wcale ze względu na to, że jest za darmo, a to jest wiadomo zawsze dobra cena, ale ze względu na podejście do tematu. Bowiem nie operujemy tutaj oddziałami, nie kierujemy dywizjami, korpusami czy nawet armiami, ale wybieramy plan działania dla całej naszej armii, a następnie wprowadzamy go w życie. Wcielamy się więc w rolę, można powiedzieć, szefa sztabu bardziej niż człowieka, który siedzi i bezpośrednio dowodzi na jakimś tam niższym stanowisku. Podejście trzeba przyznać ciekawe. Sama gra, chociaż jak widzicie graficznie dość skromna, to moim zdaniem prezentuje się całkiem ładnie. A jak działa? Mam nadzieję, że będę w stanie Wam to dzisiaj pokazać. Możemy wybrać, czy chcemy dowodzić armią sowiecką, czy armią niemiecką. Gra za każdym razem, kiedy włączamy, losowo wybiera jedną ze stron, więc tutaj trzeba mieć, no, po prostu, jeżeli włączy nam się druga strona, musimy wyłączyć, włączyć jeszcze raz. W końcu nam się włączy ta strona, którą chcemy. I teraz tak, zawsze mamy którąś porę roku, ponieważ gra toczy się od lata 41 do 47 roku. Jeżeli do 47 roku nie nastąpi rozstrzygnięcie, gra kończy się zawieszeniem broni. Każdy rok podzielony jest na cztery etapy, odpowiadające kolejno porom roku. No, ten zaczyna się latem, więc nie mamy już wiosny. W każdej porze roku mamy do dyspozycji trzy plany działania dla naszych jednostek, obejmujące skupienie wybranych dywizji na określonych odcinkach frontu. Każdy plan ma wskazaną ilość tych dywizji oraz koszt. Koszt jest wyrażony w punktach, które pozwalają nam aktywować te dywizje. Zużyte punkty odnawiają się tylko częściowo, więc na przykład, jeżeli w danej porze roku wybierzemy najbardziej kosztowny wariant, to w następnej porze będziemy mieć punktów to nieco mniej. Jeżeli wybierzemy mniej kosztowny wariant, to w następnej porze będziemy mieli tych punktów trochę więcej. Po wybraniu wariantu, który określa nam zawsze ilość procent sił zaangażowaną na odcinku północnym, centralnym albo południowym, możemy też sprawdzić, jaki jest procent szans na to, że nasz przywódca nam ten plan zabierze niejako. No bo to specyfiką od frontu wschodniego było to, że walczyły tutaj dwa reżimy totalitarne i na czele każdego z nich stał dyktator. No, oczywiście podejście obu dyktatorów do swoich wojsk było różne. O ile Hitler na początku wojny jeszcze zostawiał spory margines swobody generałom, tak im wojna postępowała, tym bardziej bezceremonialnie wtryniał im się we wszystko, psując niekiedy dobre plany. Jest taka, jak pamiętam, scena z pewnego filmu wojennego, gdzie bohaterowie zostają wysłani, żeby odstrzelić jakiegoś niemieckiego generała. Nagle na poligonie pojawia się także Hitler. Snajper zastanawia się, czy nie sprzątnąć od razu Hitlera. W tym momencie oficer mówi, no zwariowałeś, przecież to jest nasz najlepszy sojusznik w sztabie niemieckim. No właśnie. I tutaj może być tak, że Adolf nam się wtyni do naszego planu i jeżeli nam ten plan się powiedzie, to Adolf będzie chciał zgarnąć sobie chwałę, a jeżeli plan nie wyjdzie, to Adolf weźmie sobie za niego odpowiedzialność. Podobnie jest u Stalina, tyle że jak wiecie z kolei, u Stalina było dokładnie na odwrót. Stalin na początku wojny, czy nawet przed wojną, bardzo mocno wpieprzał się w dowodzenie, a w miarę jak wojna szła do przodu, to coraz bardziej zostawiał więcej swobody marszałkom, stawce i tak dalej. Oczywiście nie to, żeby im dawał całkowitą swobodę, bo miał te swoje pomysły w rodzaju zwycięstw rocznicowych i tak dalej, ale ogólnie zostawiał więcej zawodowcom, a sam brał na siebie, można powiedzieć, taką właśnie chwałę ze zwycięstw. U Adolfa było na odwrót, tutaj gra uwzględnia właśnie tę sytuację. Także mamy przy każdym naszym planie procentową szansę, że nam się właśnie nasz wodzu będzie próbował jakoś mieszać. Następnie możemy wybrać ten plan i mam jeszcze jedną opcję. Full support the party. Możemy wybrać, czy chcemy być aktywnym nazistą czy komunistą, czy też nie. Bycie aktywnym działaczem partyjnym daje nam większe szanse na zdobycie większej ilości punktów chwały, o tym za chwilę. Natomiast nie angażowanie się w politykę zmniejsza ilość tej punktów chwały. Więc ktoś powie, no to super, bądźmy nazistą na 100%. No właśnie. Problem polega na tym, że jeżeli będziemy tym nazistą,
to istnieje większa szansa, że jeżeli na przykład przegramy wojnę, to skończymy w tym, w Norymberdze powieszeni albo tego typu. A jeżeli nie będziemy takim aktywnym nazistą, to jest mniejsza szansa, że nas po wojnie rozstrzelają, jeżeli przegramy wojnę. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy nazistą, a wygramy wojnę, to jest większa szansa, że po wojnie nasze stanowisko będzie ważniejsze. A jeżeli nie będziemy nazistą, to gdzieś nawet po zwycięstwie mogą nas odstawić na boczny tor. Także to jest dość istotne. No właśnie, kolejna sprawa, chwała. Każda przeprowadzona operacja, w zależności od jej rezultatów, przynosi nam określoną ilość punktów chwały. Te punkty chwały sumują się i określają nam, co stanie się z nami po zakończeniu wojny. Bo nawet jeżeli wojnę przegramy, to jest szansa, że po wojnie czeka nas też jakiś w miarę chwalebny i sensowny los, albo na odwrót szubienica, albo pluton egzekucyjny. To wszystko określa nam to, jak będzie się działo w miarę naszych działań i naszego zaangażowania bądź nie. Tutaj mamy takie okienko, w którym mamy informację, co się akurat wydarzyło. No, w miarę jak gra popłynie, to będziemy widzieć. I warunki zwycięstwa dla Niemców. Zdobyć Moskwę oraz Stalingrad albo Leningrad. Zdobycie tych dwóch z tych trzech celów kończy grę. W przypadku Sowietów zdobycie Berlina kończy grę. Zagrałem w tę grę już parę razy. Udało mi się raz wygrać z Niemcami, więc się da. To nie jest tak, że się nie da, ale zdecydowanie częściej kończyło się to moją porażką albo zawieszeniem broni. Także jak pójdzie tym razem, zobaczymy. Więc rozpocznijmy rozgrywkę i wybierzmy sobie jeden plan. Ja bym chciał dość mocno naciskać na południu, bo tu jest Stalingrad, a tak jak do tej pory to Leningradu nigdy mi się nie udało zdobyć, a Stalingrad i Moskwę owszem, więc raczej pójdę w tym kierunku, więc wybiorę ten plan, jest on z pana najbardziej kosztowny, ale jednocześnie ma stosunkowo niewielkie szanse, że Adolf nam się w niego wtylni, więc recommend this plan. I front ruszył do przodu, jak widzicie, Barbarossa na całego, jesteśmy tutaj już dość daleko, prawie cała Ukraina nasza, Białoruś też, i period, przepraszam, nie ten język, na Moskwę. I tak, tu zobaczcie teraz, jak nam zjechały koszty działania na jesień. No, zużyliśmy bardzo dużo punktów w poprzedniej akcji, więc teraz te punkty będą nieco mniej, będziemy mieli nieco mniej sił. Naturalna sprawa, Wehrmacht się po prostu zużywa w trakcie operacji, a Barbarossa była rzeczywiście młynkiem straszliwym. Nawet zwycięzca, jakim byli Niemcy na początku Barbarossy, tak ponosił straty, na które nie był przygotowany. Dobra, mamy kolejne trzy plany i teraz tak, zobaczcie, mamy tutaj kilka informacji. Po pierwsze, we may win the war, czyli mamy podane, jaki jest taki ogólne przekonanie, czy wygrywamy, czy przegrywamy, czy jest remis i tak dalej. Dowiadujemy się, ile dostaliśmy punktów, plus punkty z poprzedniego naszego działania. Ile mamy punktów? Chwały, no całkiem sporo. No i mamy minus 20 punktów za to, że nie popieramy w pełni partii i informację, że nasz poprzedni plan został zaakceptowany przez Hitlera, co przyniosło nam te punkty. Tutaj mamy teraz, pojawiły nam się dwie nowe wiadomości. Po pierwsze, jeżeli wygramy wojnę, to w tym momencie mamy szansę, że zostaniemy niemieckim ambasadorem w Japonii, podziwianym i na nasz pogrzeb przyjdzie cesarz, a jeżeli przegramy, to przy obecnym układzie skończymy jako odwołani przez Hitlera pod koniec wojny i przeżyjemy załamanie nerwowe. Okej, a więc tak. Żadne z moich natarć nie przewiduje w tym momencie natarcia na południe mocnego, więc wybiorę to i będę nacierał w centrum. Pamiętajmy, że w tym samym czasie Sowieci wybierają swój plan, więc my możemy trafić lub nie, w zależności od tego, gdzie oni będą działać. A więc wybiorę tak. O, zobaczmy teraz. Wybrałem ten plan i teraz dostaliśmy informację, pojawiła się tutaj ten akwarelista i tak, dostaliśmy informację, że Hitler overruled the plan and he took a credit blame for the plan, co oznacza, że straciliśmy nieco punktów chwały, bo Adolf nam się wtrącił i nie dostaniemy za ten plan, który teraz przeprowadziliśmy, punktów chwały. Niedobrze. Dostaliśmy natomiast uzupełnienia, dodatkowo jeszcze 11 z poprzedniego działania, dlatego że wybrałem trochę mniej. I teraz możemy określić, co chcę zrobić. Czy chcę dalej nacierać na Moskwę,
czy rozłożyć moje natarcie bardziej na południe i na centrum. Natarcie takie, zobaczcie, na północy natomiast byłoby z kolei najmniej kosztowne i ja chyba wybiorę to najmniej kosztowne. Odrzucono nas trochę spod Moskwy, ale zbliżyliśmy się do Leningradu i tak, przybyło nam trochę punktów za to. Możemy w tym momencie wykonać mocne uderzenie wiosną w centrum i na południu. Myślę, że spróbuję. Dostaliśmy trochę punktów chwały, ale nie za dużo. Tutaj nic się nam nie zmieniło na razie, więc wybiorę to uderzenie. Podeszliśmy nieco bliżej Moskwy, ale nie za dobrze. Ok, nadeszło lato. Najlepsza nasza pora do operacji. Dostaliśmy letnie posiłki, które sprawiły, że jesteśmy w tym momencie w ogóle super potęgą znowu. I tak, czy chcę atakować na Moskwę? 14% że Adolf nam się wtrąci, nie za dobrze. A gdybym chciał uderzać na południu, to zauważcie, że jest 53%, że Adolf nam się wtrąci, więc ja spróbuję jednak to centrum. Okej. O, patrzcie, pod Leningradem już jesteśmy. Dobrze. Który plan zakłada najmocniejsze uderzenie? Dobra, wezmę ten plan, bo jest jesień. I ja chyba. O, zmieniły nam się tutaj nasze losy. W tym momencie zostalibyśmy szefem Reichskommissariat Ukrainy po wojnie, a gdybyśmy przegrali, to popełnilibyśmy samobójstwo po zakończeniu wojny. Więc ja zacznę popierać chyba bardziej partię. Zauważcie, że pojawiła się tu kropka informująca o tym, że robi z nas niedaleko Auschwitz zresztą, że robi z nas się coraz większy nazista. I ha! 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 Niesamowite. To się mi, jak powiedziałem, udało mi się tylko raz i teraz mi się udało drugi raz. Więc wygraliśmy wojnę. Udało nam się tym manewrem zdobyć jednocześnie Moskwę i Leningrad. No, nie udało mi się nigdy wcześniej zdobyć Leningradu, więc jestem pod wrażeniem, że w ogóle mi to wyszło. No, super. Nie spodziewałem się, że mi pójdzie. I teraz widzimy, jaki jest nasz los. Po wojnie jako dowódca pozwolono nam normalnie ustąpić ze stanowiska i skończyliśmy jako szanowany mąż stanu w nazistowskich Niemczech. Tu widzimy, do czego doprowadziła nasza wojna, czyli ilu ludzi zginęło. Zauważcie także, że co jakiś czas tutaj, w tym okienku po prawo, pojawiają się informacje dotyczące wydarzeń, które miały miejsce. Czasami dowiadujemy się, że na przykład tutaj miała miejsce w tym okresie deportacja, jakaś zbrodnia i tak dalej. Autor to wszystko uwzględnił, moim zdaniem bardzo dobra rzecz, pokazująca właśnie to, co się tam działo, bo jednak nie da się oddzielić całkowicie frontu wschodniego od wszelkiego rodzaju zbrodni, które miały miejsce w trakcie tej wojny. Także rozgrywka poszła mi tym razem bardzo szybko, bo skończyłem ją najszybciej chyba w mojej historii moich rozgrywek. Zima 42 roku. Nigdy mi się tak szybko nie udało jej zakończyć, więc jestem pod wrażeniem tego, jak ładnie poszło. Myślę, że do tej gry wrócę jeszcze. To jest gra prosta od strony mechanicznej, jak widzicie, ale jednocześnie moim zdaniem dająca sporo frajdy. Taka, jak to się mówi po angielsku ładnie, beer and pretzels, ale wcale nie taka oczywista do wygrania, jakby się nagród mogło wydawać wam po tej mojej tutaj rozgrywce. Także link do niej umieściłem w opisie, więc możecie ją sobie pobrać. I moim zdaniem jest to fa bardzo takie fajne i nie do końca typowe podejście do gier wojennych, co moim zdaniem chwali się. Także to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.